Dzień dobry. Witam serdecznie. Cześć. Jedna cała poszkodowana? Tak, jedna tylko. Jest już udzielona pomoc, dzięki. Dobry. Witam serdecznie. Cześć. No ja do mnie to pamiętam, nie? Trzymaj się, hej. Witam was serdecznie, kochani, zapraszam was na patrol dziennonocny, a więc ten, który lubicie najbardziej. Pamiętajcie też, by subskrybować kanał Borkosia, nie zapomnieć o wciśnięciu dzwoneczka. To pozwoli wam nie przeoczyć cennego materiału. A teraz zapraszam na patrol i pędzimy razem. Siemano, potrzebujecie medyka? Tak, tutaj kolega potrzebuje, kolega ma wywikał zęb. Cześć. Witam serdecznie pana. Kiedy to się stało? Godzinę temu? Z półtorej godziny. Rozumiem. Zęba nie znalazłem. Próbowaliśmy go znaleźć, by go ewentualnie wstawić, nic się nie dało. Aha. A w jakich okolicznościach się to stało? Pobicie. Zostaliśmy pobici za to, że kolega nie miał zapalniczki. Ja nie miałem zapalniczki. Aha, no czułeś się agresorzy, tak? Dobra. Straciłeś... Pan nie jest Borek. Borkoś. Kawał dobrej roboty pan robi. Dzięki za uznanie, cieszę się bardzo. Oglądałem wszystkie filmy, naprawdę szanuję. Dobrze. Szanuję potężnie. Super, bardzo się cieszę. Ale teraz spotkaliśmy się w takich niemiłych okolicznościach. Wiadomo, że zostałeś pobity, dlatego zobaczymy co i jak. Powiedz mi, czy podczas tego uderzenia straciłeś przytomność, czy nie? Nie, wie pan, byłem jeszcze przy okazji duszony, dostałem tutaj, nie wiem czy już jest wóz, czy nie. Jest. Na to rozciętą wargę na dole. Chyba wybitą jedynkę, to jest chyba najbardziej co widzę. No, już trudno, no okej. Zapalę takie mocniejsze światło. Dobra, otwórz buzię. Te dwójka po drugiej stronie już jest tak normalnie, miałem iść do ortodonty. Tak, ja wiem, ale ja muszę zobaczyć. Zabierz język, zabierz. Dobra, może zamknąć buzię. Prawdopodobnie z korzeniem. Tak, widziałem jak wylatuje całe. Tak, z korzeniem wyleciał. Więc teraz podejrzewam, że ratuje cię tylko albo implant, albo mostkowanie, takie założenie mostka na zęby obok i wstawienie tego, bo tego inaczej już nie ogarniesz. Pewnie. No właśnie. No. Dobra, teraz zobaczymy źrenicę. Otwórz oczy i nie zamykaj. Ja ci świecę cały czas światłem w oczy i zobaczymy jak źrenice reagują na światło, okej? Okay? Mhm. Dobra, symetryczne. Tutaj dostałeś, widzę, w kość jarzmową. Boli cię to tutaj? Znaczy trochę boli mnie wyżej. To ja wiem, ale na razie kość jarzmową sprawdzam. Nie boli mnie. Żuchwa? To okej? Dobra. Szyja cię boli gdzieś tutaj? Nie. Sprawdzę wycieki z ucha, nie ma ani jednego, ani z drugiego. A mógłby mi pan zobaczyć tylko, czy za kolczykiem nie ma krwi, bo to w sumie to jest szczerze. Nie. Nie ma nuderka. Nie, wszystko jest okej. Okay. Tutaj jeszcze ja ten. Obojczyki ok? Tak. Tam tylko starą kontuzję miałem naprawę, ale nic mi nie jest. Brzuch? Nie. Rączki wyciągnę chwilę z kieszeni. Miednica? Nie. Udo? Tu nic nie dostałem. Podłudzie? Okay. Ramię? Ok? Ok. I plecy? Nie, tu nic. Czyli generalnie było uderzenie tylko w twarz i jest tutaj wybity duszenie ząb. Nie miałem, ale no... A? Duszenie tak ręką czy w trójkącie? W trójkącie wszyscy tu się. A ilu ich było? 8. Nie, 10 ich było. 8 ich było. 8? No dobra. Na pewno 8. A proszę powiedzieć, pan dostał jakichś urazów? Dostałem kopnięcie w twarz. Kopnięcie w twarz i w brzuch. Rozumiem. Czy chcecie jechać do szpitalnego działu ratunkowego? Ja nie mam pojęcia jak się czuję. Ja piłem alkohol, nie mam pojęcia. Ale alkohol nie jest przeciwwskazaniem do dalszej diagnostyki. Jeżeli... Mi się kręci w głowie cały czas. Ja nie mam pojęcia, to jest powód alkoholu. Mógł pan zobaczyć, czy ma nos, jakby, czy nie ma nosa złamanego? Ja dostałem w nos. Leciała mi krew z nosa. A miałeś taki napuchnięty nos, czy nie? Nie mam pojęcia. Nie widziałem się od tamtej nie widziałem się w swojej twarzy od czasu pobicia. No dobra, to ci pokażę twoją twarz. Nie widziałem siebie. System wołaliście? Tak. Dobra, bo ja jestem wolontariuszem, wiesz o tym. Generalnie ja próbowałem się bronić. To są moje kostki. Patrzy na mnie. Zobacz. Taki masz, taki dosyć karkowy. Nos mam rozwalony. Nie miałeś takiego rozpuchniętego? Nie, takiego nosa nie miałem. Dobra, ja mogę panu pokazać zdjęcie dla porównania. Czy tobie usuwam to zdjęcie? Jasne, nie ma problemu. Ja mogę panu pokazać zdjęcie dla porównania. Nos mam na pewno spuchnięty. To już w tym momencie mogę stwierdzić.
Aha. Na pewno dostałem kopnięcie w twarz. Szanuję pana robotę. Nie, no, ale oglądasz moje filmy i wiesz, że są ludzie anonimowi. Wiem, jak jest. Tak. No dobra. Daj koledze razie czapeczkę. Jasne. Przytrzymaj tą czapkę jemu. Ja dostałem, zostałem kopnięty w twarz. Dobra, wyszczerz zęby. Wystaw język. Dobra. Pójdź, no już normalnie. Tutaj? Nic nie boli. Kości jarzmowe? Też chyba nic. Otwórz oczy i nie zamykaj, a ja sprawdzę reakcję źrenic na światło. Dobra, źrenice symetryczne. Tu coś cię boli? Nie. Tu? Tu, znaczy... tu. Tu mnie, tu mnie boli. Aha. Tu mnie boli. No no, tu masz takiego tego, siniaczka. Zostałem kopnięty. Czy ja cię boli, czy nie? Ciężko mi sterpić. Bez uszu nie, za uszami nie ma. Z nosami na pewno leciała krew. Dobra, bo jak... zobaczymy ten nosek. Coś gdzieś jeszcze cię boli, czy nie? Zostałem skopany po brzuchu. To zobaczymy ten brzuch. To cię boli, czy nie? Nie, tutaj mnie nie boli, tutaj nie zostałem kopnięty. Tu? Tu mnie może trochę bolić. No no. Zostałem bardziej kopnięty i w niższych częściach, ale no. To ciężko mi... Miednica cała. Miednica jest na pewno cała. Tutaj dobra. Nie zostałem kopnięty. Zostałem kopnięty na pewno w dolnej części brzucha. Sytuacja wygląda następująco. Przyjedzie karetka systemowa. I jeżeli było uraz głowy, w jego przypadku był na 100%, bo ma wybity ząb plus jeszcze ma kwiaka pod okiem. I w twoim przypadku bolesność wykazujesz w okolicy gdzieś tak potyliczno-ciemieniowej, no to w tym momencie możecie obaj pojechać do szpitalnego działu ratunkowego na dalszą diagnostykę. Przyjedzie karetka systemowa i tam was przewiezie. Czy wyrażacie na to zgodę? Trzęsienie mózgu w razie czego to jest? Może być trzęsienie mózgu. W przeciągu 24 godzin może się pojawić mdłości, zawroty głowy. Wymioty, zawroty głowy, podwójne widzenie, bóle głowy. Dlatego pytanie, czy chcecie pojechać na dalszą diagnostykę? No chyba tak. To było 8 osób. Sebastiany takie praskie. Sebastiany. Tak. Jeden chłopak miał ręczki, na ten. Na pewno tak, jeden chłopak miał charakterystyczną koszulkę. Dobra. Ale podróbowali wam ten samochód nie jeździ. Państwo przyjechali do nas. I pokazali nam miejsce, tak, gdzie się to no. Zdarzyło. A terminal wszystko dobrze? I jak wróciliście, to już był zdewastowany radiowóz. Tak, tak. Co ty mówisz? Przyszło. Ale są ślady butów nawet. Oni tutaj byli i na dachu tak samo. Tak. Jakby z... O, zastosowane. Witam serdecznie, od razu mówię, że się nagrywa dwóch młodzieńców pobitych przez grupę 8-10-osobową. Jeden ma wybity ząb jedynkę i siniaka pod lewym okiem, drugi ma ból głowy w okolicy ciemieniowo-potylicznej. Obaj nie stracili przytomności, ale ten drugi zgłasza ból tej głowy. No i generalnie obaj chcą pojechać w celu dalszej diagnostyki do szpitalnego działu ratunkowego. Wy jesteście pełnoletni? Ja jestem. Może jest pełnoletni, ja nie jestem. Muszę pokazać jakiś dowód. Właśnie, jeden nie jest pełnoletni, więc ja mówię, okay, że... ile masz lat dokładnie? 17. 17. Ten, co ma zęba wybitego. Dobrze. Powiedz mi, czy rodzice są powiadomieni? Są powiadomieni. Tak, rodzice są. Jakby okay, jestem z nimi dobra. Na bieżąco. Czy oprócz zęba coś ci się jeszcze stało? Tu ma tylko się. Ten zgłasza jeszcze ból brzucha, bo został kopnięty w brzuch. Tak nisko w podróż. Skopany. Zresztą jak nie jest, to jestem skopany. Po dobra, okej. Okay. No. Bo Borkoś jest wszędzie. Borkoś jest wszędzie. Naprawdę kawał dobrej roboty pan robi. Dziękuję ci bardzo. Bardzo. I... Witam. Coś wam dolega? Będziecie żyć, czy tak, nie? Jadą do szpitala obaj. Mhm. Tutaj Satowiczka już przejęła, więc może powiedzieć, co, jakie obrażenia. Znaczy tak, jeden będzie potrzebował asysty na pewno. Mhm. Bo jest dlatego, że ma 17 lat i będziemy potrzebowali asysty na niepańską, ale to będzie trzeba, bo potrzebny będzie drugi zespół do zabrania, więc. Na problemu będziemy dobra, działać. Ja bardzo szanuję pana pracę. Uważam, że co pan robi, to jest kawał dobrej roboty. Super. Trzymam się z panem Tadeuszem. Naprawdę, tak doceniam to w opór. Super, bardzo dziękuję za uznanie. Naprawdę, jest mało takich ludzi w tym dzisiejszym czasie. Pani się zdenerwowała. Dzięki. Powiedz mi, ty leczysz się na coś? Dwie osoby poszkodowane, nieletni, niekłańska, dorosły w szpital praski. Dobra, kogo zabiera ten jeden? No, Ruda ci wszystko powie. No, jak ja przechodziłem, to jedni z dwóch... Jest już drugi zespół. Policja jedzie z nim. Policja? Tak, tak. Jako opiekun prawny policji. Podaj sobie tu. Ja jestem taki, że nie lubię być wiesz.
Jak zauważyliście, interwencja dobiegła już końca. Poszkodowani zostali rozwiezieni do szpitali. Ponieważ były ta osoba dorosła i nieletni, pojechali do dwóch osobnych. Trzeba było dowołać system. Ruszam dalej na patrol, gdyż dzieje się tej nocy. Jak miała... Dziurka mała, nie. Nie, już nie leci, wiesz? Tak, ale wiesz, dosyć mocno poleciało, także się przestraszyłem. Wiesz co, mogło naczynko, wiesz, strzelić. Ale pracujesz jakoś? Nie. Tak, pracuję. No, dzisiaj jesteś o 7 zaczynam. Tak, ratownikiem medycznym. A to robisz sobie społecznie, tak? Tak, jestem wolontariuszem. Rozumiem. No, fajna rzecz. No, też tak uważam. Dużo ludzi potrzebuje pomocy? Od 2 do 6 interwencji na takim patrolu. Oni tam do mnie mówią, o, białe kaski jadą. Ja mówię, no i co w związku z tym? Ale to co, nie uważasz, że coś tam miałby? Nic nie uważasz, jestem medykiem, jestem neutralny. Będzie ranny policjant, udzielę pomocy. Będzie ranny agresor, udzielę pomocy, bo nie mi sądzić. No i dopiero... A to była bójka przecież, to było zgłoszenie odnośnie, że bójka była. To się szarpali i się... Tutaj, tak? No, panowie, weźcie tam tak samo, przejdźcie jeszcze, informujcie, żeby szli stąd.